Siema. Pod naszym filmem na temat najszybszych SUV-ów na świecie pojawił się komentarz Antka Millera, proszący nas, abyśmy zrobili zestawienie na temat najtańszych samochodów, które robią setkę w czasie poniżej 6 sekund. I faktycznie przełamanie tej bariery 6 sekund do setki sprawia, że samochód już jest faktycznie takim tworem, który potrafi zrobić niezłe zamieszanie, ruszając pod świateł. Także z takim właśnie zestawieniem sobie polecimy, ale zanim to nastąpi, będę Wam bardzo wdzięczny, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał. Nic Was to nie kosztuje, a my dzięki temu się możemy rozwijać, więc będę bardzo wdzięczny, a teraz już zaczynamy. Pierwszą i przy okazji najtańszą propozycją w naszym zestawieniu jest Mercedes CLK 500 generacji W209. CLK zadebiutowało na rynku w 2002 roku i powstało oczywiście na bazie C-klasy. My natomiast powiemy sobie o wersji przedliftowej produkowanej w latach od 2002 do 2006. To akurat musiałem zaznaczyć, bo poliftowy CLK 500 miał inny silnik i był szybszy, no ale jako, że dzisiaj staram się lecieć względnie na budżecie, to skupiamy się wokół właśnie przedliftowej generacji. Jeśli chodzi o to, co było pod maską, to było to 5-litrowe V8 o mocy 306 koni mechanicznych, które pozwalało na przyspieszenie do setki w czasie 5,9 sekundy, a więc zgodnie z założeniem odcinka poniżej 6 sekund. Jeśli chodzi natomiast o ceny takich egzemplarzy, to zaczynają się one nawet od 30 tysięcy złotych. Natomiast myślę, że szukając względnie zadbanego auta, no trzeba sobie przyjąć mniej więcej taki zakres od 30 do 50 tysięcy złotych. Kolejna propozycja na naszej liście to samochód, który może troszeczkę wygląda na dziadkowóz, ale za to na pewno nie można mu odmówić klasy i elegancji. Jaguar S-Type R. Literka R na końcu ma znaczenie, ponieważ sugeruje nam, iż mówimy o najmocniejszej odmianie tego Jaguara z średniej półki cenowej. A auto prócz niezłych osiągów na pewno zapewni bardzo przyzwoity poziom komfortu. S-Type w najmocniejszej wersji napędzany jest silnikiem 4.2 V8, który dodatkowo doładowany jest kompresorem, co finalnie przekłada się na moc 395 koni mechanicznych, a więc naprawdę konkretnie. To z kolei przekłada się na czas przyspieszenia do setki w czasie 5,6 sekundy. Natomiast jeśli chodzi o ceny, to generalnie S-Type'ów R na rynku jest bardzo mało, natomiast jeśli już takowe się pojawiają, to kosztują około 35 tysięcy złotych. Następne auto w naszym zestawieniu to bawarski twór, a więc BMW E90 w wersji 335i. Czyli auto wizualnie przynajmniej prezentujące się w dalszym ciągu dosyć świeżo, mimo iż jego debiut miał miejsce pod koniec 2004 roku. Auto, które z pozoru niczym nie szokuje. No chyba, że weźmiemy pod uwagę wersję 335i, która to pod maską posiada 3-litrową rzędową szóstkę doładowaną dwoma turbosprężarkami o mocy 306 koni mechanicznych. Biorąc pod uwagę czas przyspieszenia do setki na poziomie 5,6 sekundy oraz spory potencjał tego samochodu, znaczy no w sumie to tej jednostki napędowej na modyfikację, to cena oscylująca w okolicach 40-50 tysięcy złotych wydaje mi się okazją. A teraz czas na amerykańskiego brata Nissana 370Z, czyli Infiniti G37S. G37 produkowane jest od 2007 roku i występuje w odmianie sedan bądź coupé. I to właśnie na wersji coupé skupimy się w dzisiejszym odcinku, o której myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że prezentuje się dosyć atrakcyjnie i nowocześnie. Silnik 3.7 V6 o mocy 320 koni mechanicznych rozpędza to auto do setki 5,8 sekundy. Natomiast jeśli chodzi o cenę takiego samochodu, to jest to około 55 tysięcy złotych. No i tutaj uwaga, bo większość, znaczy w sumie praktycznie wszystkie te samochody na rynku wtórnym to są samochody z USA, a więc uwaga na nie, bo większości mogą być powypadkowe. Co? Chcąc iść dalej w ślady aut, które wyglądają dosyć świeżo, ładnie i zgrabnie, to spokojnie myślę, że do tej kategorii samochodów możemy zaliczyć Audi S5 pierwszej generacji.
Auto to było produkowane w latach 2007 do 2012 i było to w sumie pierwsze podejście marki Audi do wyprodukowania samochodu coupé klasy średniej, które od razu osiągnęło niemały sukces. S5 miało wolnosącą V8 o pojemności 4,2 litra o mocy 354 koni mechanicznych, która to w połączeniu z napędem na 4 koła quattro pozwalała na rozpędzenie się do setki w 5,1 sekundy. Do tego oczywiście dochodzi nam bardzo przyjemny pomruk z wydechu, a to wszystko za jedyne 55 do 70 tysięcy złotych. A teraz pora na prawdziwy, sportowy, dwudrzwiowy i dwumiejscowy samochód, niemalże klasyka w tym momencie można powiedzieć, Nissana 350Z. 350Z zadebiutował na rynku aż 17 lat temu, w 2002 roku. Od początku samochód ten zgarniał różnego rodzaju nagrody i doceniany był przez dziennikarzy motoryzacyjnych na całym świecie oraz graczy gry Need for Speed Underground 2. Natomiast co oferowała V6 o pojemności 3,5 litra? Od 2006 roku ten silnik montowany w Z-ce miał 300 koni mechanicznych, które pozwalały na rozpędzenie się do setki w czasie poniżej 6 sekund. Dokładnie było to 5,8 sekundy. I taki właśnie samochód po 2006 roku myślę, że jesteście w stanie kupić za jakieś 50 do 65 tysięcy złotych. Najbardziej sportowa odmiana Audi A6, a więc RS6, będzie naszą kolejną propozycją. Konkretnie będzie mowa o drugiej generacji tego modelu, a więc generacji C5. Jest to samochód, który zadebiutował w roku 2002 i produkowany był do 2004. RS6 naturalnie posiadały napęd na 4 koła quattro oraz 5-biegową automatyczną skrzynię biegów Tiptronic. Jeśli natomiast chodzi o to, co najprawdopodobniej najbardziej Was interesuje, to pod maską mieściła się V8 o pojemności 4,2 litra, która już w tamtych czasach była wyposażona w układ biturbo. To z kolei przekładało się na moc całych 450 koni mechanicznych. I to auto nie przyspieszało do setki w czasie poniżej 6 sekund. Przyspieszało do setki w czasie poniżej 5 sekund, dokładnie w 4,7 sekundy. Natomiast jeśli chodzi o ceny, jakie przyjdzie zapłacić za taką właśnie RS6, to rozstrzał jest dosyć duży, bo od 50 do nawet jakichś 75 tysięcy złotych. Następny na liście jest taki, można by rzec, super hot hatch. Mówię super, głównie ze względu na zastosowany w nim napęd na 4 koła. Chodzi konkretnie o Volkswagena Golfa 6 generacji w wersji R, czyli auto, które zostało upodobane sobie przez tunerów głównie ze względu na jednostkę napędową z dużym potencjałem rozwojowym oraz na wspomniany napęd na 4 koła. Jeśli jednak uda Wam się znaleźć seryjny egzemplarz, to z silnika dwulitrowego wyciska on jakieś 271 koni mechanicznych, co pozwala na rozpędzenie się do setki w 5,7 sekundy. I tutaj co ważne, ten czas przyspieszenia do setki jest możliwy tylko i wyłącznie ze skrzynią DSG. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to okolice 55 tysięcy złotych. Jest w sumie jeszcze jedno auto, które na rynku bardzo ciężko jest znaleźć czyste, nieskażone tuningiem, bez żadnych modyfikacji. Subaru Impreza WRX STI. Konkretnie powiemy o generacji GD produkowanej od 2001 do 2007 roku w wersjach chronologicznie nazywanych Bug Eye, Blob Eye oraz Hog Eye. Te specyficzne nazwy były inspirowane wyglądem przednich lamp. Mówiąc przypuśćmy o pierwszej wersji GDK, czyli o Bug Eye, to będzie miał on pod maską dwulitrowego, oczywiście boksera, nie mogłoby być inaczej, o mocy 265 koni mechanicznych, który w połączeniu oczywiście ze stałym napędem na 4 koła rozpędzi imprezę do setki w 5,5 sekundy. Natomiast jeśli chodzi o ceny takich egzemplarzy na rynku wtórnym, to zaczynają się nawet od 35 tysięcy złotych. Myślę, że do 55 tysięcy złotych da się już znaleźć taki wymuskany egzemplarz.
koniec stwierdziłem, że pójdziemy w coś nieco bardziej fantazyjnego. Dlaczego fantazyjnego? Głównie ze względu na silnik, ale o nim posłuchacie już za chwilkę. Generalnie samo w sobie auto nie jest pospolite, bo mówimy tu o najbardziej luksusowym z Mercedesów, a więc o S-klasie generacji W220. Ale oczywiście w naszym zestawieniu nie chodzi o luksus, a o osiągi. Dlatego też prezentuję Wam Mercedesa S-klasę W220 S600 z 5,5-litrową V12 z układem biturbo o mocy 517 koni mechanicznych, która to jeszcze raz w naszym zestawieniu samochód, który nie przyspiesza do setki poniżej 6 sekund, a poniżej 5 sekund, dokładnie w 4,8 sekundy, a na dodatek są to samochody, które na rynku wtórnym da się wyrwać za naprawdę niezłe pieniądze, bo nawet 40 tysięcy złotych, z tym, że no, trzeba się liczyć z tym, że koszta utrzymania V12 mogą być kosmiczne. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zestawienie Wam się podobało. Jeśli jesteście osobami, które cenią sobie performance i dobre przyspieszenie do setki, to liczę, że coś tutaj wybraliście już dla siebie, być może na teraz, być może na przyszłość. Jeśli tak było, koniecznie zostawcie komentarz, lajka, wpadajcie na naszego Instagrama, a ja Wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. S5 miało pod maską wolnostojącą V8 o pojemności 4,2 litra oraz mocy 4... Pomyliło mi się, kurde, myślałem, że nagrywamy ten odcinek o beatboxie. Ja nie mogę. Sorry, ale niewyspany jestem. Do serlu. Co? No dobra. Dobra, ale to za chwilę ogarniemy, dobra? Bo dokończę po prostu nagranie. Git.